zapraszamy Tomasza Grycko, Sebastiana Wąsickiego, Mariusza Borychowskiego, Rafała Wójcika, Błażeja Króla i Piotra Szpigla. Za chwilę przedstawimy stopnie wojskowe zawodników, powiemy o miejscach. W mistrzostwach uczestniczyło 373 zawodników w składzie następujących reprezentacji. Wojska Lądowe 1, Wojska Lądowe 2, Wojska Lądowe 3, Wojska Lądowe 4, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Dowództwo Garnizonu Warszawa, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Wojska Specjalne, Żandarmeria Wojskowa, Instytucje Centralne Ministerstwa Obrony Narodowej, Podporucznik Piotr Szpigiel, Wojska Lądowe 3. I zawodnika dekorować będą generał brygady pilot Dariusz Wroński, szef wojsk aeromobilnych Dowództwa Wojsk Lądowych. Bardzo prosimy, już pan generał udekorował. I teraz jeszcze jedna nagroda. Prawa kibiców. Prosimy bardzo. Kapral Błażej Król, Wojska Lądowe 2. I podobnie jak to było w przypadku szóstego zawodnika, dekoruje szef wojsk aeromobilnych, Dowódca Wojsk Lądowych, generał brygady, pilot Dariusz Wroński. Przed dwiema wywalczył Rafał Wójcik, Wojska Lądowe 2. I generał brygady, pilot Dariusz Wroński dekoruje czwartego zawodnika. Wielokrotny reprezentant naszego kraju, olimpijczyk, uczestnik Mistrzostw Świata, Rafał Wójcik odbiera nagrodę. Miejsce trzecie wywalczył reprezentant Wojsk Lądowych 2, sierżant Mariusz Borychowski, wielokrotny mistrz Polski żołnierzy w maratonie, w półmaratonie, w biegach przełajowych. Miejsce drugie, tytuł wicemistrza Polski, wywalczył starszy szeregowy Sebastian Wąsicki, Wojska Lądowe 2. I ponownie pan generał wręcza nagrodę zawodnikowi. I miejsce pierwsze i tytuł mistrza Wojska Polskiego na rok 2013 wywalczył reprezentant Wojsk Lądowych numer 2, starszy szeregowy Tomasz Grycko. I prosimy o fanfary. Kamila Zalewska-Wąsik, Bogusława Ozimek, Anna Pogorzelska, Jolanta Szarmów i Marta Szenk. Wyczytałem od szóstego do pierwszego miejsca. Zapraszamy panie na etat. Druga Jolanta Szmarnów, trzecia Ania Pogorzelska, Marta. Nie wchodzimy jeszcze na podium, spokojnie. Bogusława Ozimek, miejsce czwarte. Kamila Zalewska-Wąsik, miejsce piąte. I Mariola Cieśla, miejsce szóste. Te wywalczyła Kamila Zalewska-Wąsik, Wojska Lądowe 3. I podobnie jak to było w przypadku panów, Głównomoralnego Wojska Polskiego, podpułkownik Andrzej Tomczak. Ale wręczy kierownik cyklu wychowania fizycznego i sportu. 35. Miejsce trzecie wywalczył reprezentant Wojsk Lądowych numer 2, kapral Błażej Król. Sebastian Wąsicki w stopniu starszego szeregowego, reprezentant Wojsk Lądowych 2. Wywalczył starszy szeregowy Tomasz Grycko, Wojska Lądowe 2. Panowie, może to już ja odczytam. Plesiński, Rafał Wójcik i Mariusz Borychowski. Zapraszamy na estradę. A przygotują się już do ceremonii dekoracji Marek Makowski, Bogdan Jarosz i Waldemar Skoneczny. Sierżant Mariusz Borychowski, Wojska Lądowe 2. Prosimy bardzo, medale zawodnikom wręczy. Medale wręczy pan generał, bardzo prosimy. Generał Dariusz Wroński dekoruje zawodników medalami. Miejsce drugie wywalczył kapral Rafał Wójcik, Wojska Lądowe 2. I miejsce trzecie, starszy chorąży Mariusz Plesiński, Wojska Lądowe 2.
kwalifikacja drużynowa. Wojska Lądowe 3, Wojska Lądowe 2, Wojska Lądowe 1. Zapraszamy przedstawicieli kierowników ekip na estradę. No, dzięki. Pułkownik Aleksander Blizło. Panie generale, czy mógłbym, czy to pan zrobi, czy ja mam to zrobić? Odczytam. Odczytam. A więc piękny dyplom, który widzieliście w nagłówku Mistrzostwa Wojska Polskiego w półmaratonie, sylwetki biegaczy na tle Góry Ślęży, to są znaki oznaczające rodzaje wojsk, tak? Ja nie jestem wojskowy, tak? I napis. Podziękowanie dla pana generała brygady pilota Dariusza Brońskiego, szefa wojsk aeromobilnych, instruktora pilota. Składam serdeczne podziękowania za uświetnienie swoim udziałem Mistrzostw Wojska Polskiego w półmaratonie w 2013 roku. Podpisano przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Wojska Polskiego w półmaratonie.